Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Amnezja. Tutaj ostatnio sobie zakończyłem, dotarliśmy do kostnicy. I tu jeszcze te dwa pomieszczenia, nie miałem okazji ich przetrząsnąć, ja pierdzielę. No, straszne. Tak, próbowali się tu wydostać pewnie. Chodzę po nich, ale tutaj nie ma nic. Dobra. Bo musimy, słuchajcie, zrobić szczepionkę, tak? Wow. Dobra, coś tu jest. Jakiś kwiatuszek. Czy ja mogę go zebrać? Nie. Dziwne, nie? Chryste, panie, ten tutaj... Chciał gdzieś dotrzeć, a nie dotarł. A te? Fatalnie, co? Dobra, nic tutaj, słuchajcie, nie ma. Tam nawet dwa dali. Myślałem, że coś tu będzie. No tu tylko taki kwiatuszek, jakby może jakiś jeden ze składników do zebrania, bo nie znalazłem w sumie. W sumie to nie znalazłem nic, nie? Żebyśmy mogli coś... Fu, co to jest? Nie wiem, co to jest. Co? Ciało jest jeszcze ciepłe i ma... I góra jeden dzień, a... Siach, siach, siach. Ciach, ciach. Okej. No ale do czego to nam potrzebne, że to ma... jeden dzień? Zwłoki mają tylko jeden dzień. Solidna miedziana rurka znaleziona w kostnicy wygląda jak część narzędzia chirurgicznego. Znajdź szczepionkę, aby bezpiecznie przemierzyć kanały. Mechaniczna rurka? A nie pamiętam. Aha, tu! Może coś połączyć z czymś? O, 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 czekajcie. Wiertarka. Przymocowana igła. Mogę coś tu zrobić z nim? Nie można dostać się do czaszki. Aha, a to może wiertarką? Nie miałem tego... Wiertło już zepsute, nie będzie z niego pożytku żadnego. Chyba, że po prostu ja mu to z czaszki wyjmę. No i? Mam coś? Niekoniecznie. Nie ma co? Nie ma konieczności wstrzykiwania krwi ponownie. Czyżbym ja już po prostu właśnie to miał? Jezus Maria. Ja pierdzielę. No to widzicie. Odcinek się zaczął, a my od razu z grubej rury. Jak ja mam teraz tam wyjść? Ha.
Dobra, chodźcie, zobaczymy. Chyba tyle, tak? Już chyba mam, że tak powiem, wstrzyknięte. To co? Zobaczymy. Ale jest to nie to. Nie, mam nadzieję, że jest ok. Strasznie mam rozmyty ekran, ale nie wiem dlaczego. Dlatego, że co? Dobra, weźmy tak. Chociaż teraz jest jeszcze gorzej. Może chodzi o to właśnie, że jestem przez... ta szczepionka. Dobra. Mamy to. Mogę teraz chodzić po kanałach ściekowych. Pomyślałem, co to za gra bez kanałów? No przecież no muszą być kanały. Co gram w jakąś grę, to musi być, to muszą być kanały. Dobrze. No. Będzie. No, będziemy coś gonić w tych kanałach, bym się wcale nie zdziwił. Co to jest? A, to grzybki. To pewnie te grzybki tutaj robią takie, wiecie, toksyczne rzeczy, dlatego bez tej szczepionki ani róż. Czyli ten też tu łazi. Powiem wam, że kurde, on jest w 50 różnych miejscach, nie? Co chwilę. Ładna woda tu. Nie wiem, czy takie bieganie to jest dobry pomysł. Tu jest jakaś drabina, ale ona niestety nie prowadzi do nikąd. A tu? Co to jest? Na razie zamknę. O Chryste, panie, znowu jakaś zagadka. Co to jest? Aha, tu mogę. Beczka co? Nie zawiera już oliwy. Aha, nie macie już dla mnie. Tu mam 7. Dobra, nie to nie. Co to może być? 1, 2. Więcej nie ma nic. Takie coś. Coś mi tutaj, czekajcie, jakieś notatki. Dwie dźwignie kontrolują hałaśliwą maszynę. Dobra. I tylko tyle? A, szybciej jedzie z koksem. No, rzeczywiście. Może jakoś wyciszyć trzeba? Uważacie, że jest cichutko? O co chodzi, że hałaśliwa, nie? Dobra, zostawię tak. Pytanie, czy ma być głośno, czy cicho?
Muszę chyba iść tam, gdzie wtedy on wlazł, co? Są te łopatki, patrzcie, to idzie teraz. Albo to trzeba zamknąć? No jeszcze z tej strony mnie nie było, nie? To, co to jest? Wydaje się być obluzowana rura. No ale dobra, to co? Mam czymś to puknąć? A co byś chciał zrobić? Jedna z rur jest poluzowana i przecieka z niej woda. Kołowrotek blokuje drogę. Dwie dźwignie kontrolują hałaśliwą maszynę. Czekajcie, a to mogę podnieść do góry? Mogę to podnieść do góry. Czekajcie, bo widzę, że można. Tylko jakoś tak nie mogę tego. Cholera, no czemu? Aha. Dobra. Zabrałem rurkę. Krótka rurka. Do czego mogłaby być ta rurka? Tego się nie spodziewałem. Tutaj coś jest może? Może tą rurkę tu? No. Zablokujemy troszkę. Taki miałem pomysł. Idziemy dalej, nie? Dobra, jest jakieś wyjście, jeszcze tylko zobaczę tutaj. Niemożliwe, aby się tam dostać. A co, na przykład jest napisane, że mam tam się dostać? Jedna z bram wydaje się być słabsza niż reszta. Mhm. No dobrze, ale to... Dobra, może znajdziemy coś, słuchajcie. A to co to jest? Szczurki. Oj. No, no, no. To tak nieźle, ale to jest, słuchajcie, ten. Daniel, turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Widzicie? To jest ten potwór, co nas gonił, ale dziwne, nie? Ale dziwne. A może by tak połączyć? To tu. Wiecie, o co chodzi? To tu. Rączkę tu. I tą rączkę też tu. O. I mamy ludka. O fuck. Fuj. No dobra, nie zbliżam się tutaj. Ale ciekawe, bo powiem wam, musiał ktoś rozpierdzielić to. Jestem tego pewny. Brama została uszkodzona przez potwora. No właśnie, dobra.
Aha, idzie tu. Dobra, idzie tu. Ma jakiś tasak, słuchajcie, zamiast... A nie, ręka mu tak wisi chyba. No idę pomalutku za nim, co będę tak. Poszedłbyś na lewo. Dziękuję. Dobra. Nie wiem, czy czasem, słuchajcie, nie jest tutaj więcej tych. Tak troszkę wygląda, jakby tych potworków było więcej. Po prostu się tutaj ci ludzie pozamieniali. Tyle, tu nie przejdę. Cały czas słyszę muzę, więc... Chryste Panie. Ale se poszedł! Ja myślę, że po prostu ich tutaj więcej jest, to są ci ludzie tutaj. Można go tak wypłoszyć? Wiecie, o co chodzi? Dobry pomysł, co? Czego nie mogę tego otworzyć? Ja pierdzielę! Nie zdążyłem nawet pierdnieć. Uciekaj, wiecie co? Najgorzej właśnie mam problem z otwarciem drzwi, ale spoko. Aha, tu jestem. Dobrze, to idę tu. To jeszcze raz. Pytanie, czy on... A nie ma go. A patrzcie, teraz nie było. Dziwne, nie? Boże, może w końcu z tych kanałów wyleziemy, bo... Męczące to było. Więc mam nadzieję, że tu mi nic nie goni. Na razie jest... Zaraz mnie coś tu dopadnie, słuchajcie, jak ja... A nie, dobra. No, ale dobrze, że wyszliśmy stamtąd. Ale teraz mnie nie goniło, nie? Dziwne. W ogóle nawet nie było tego potworka tam. Może tak, wiecie, po załadowaniu może takie rzeczy się tutaj dzieją. Aha. Chryste Panie, powiem wam, że... Tu mamy coś. Czy może najpierw pozbierajmy tam, gdzie... Ani ty, no. Dobra, to mamy, słuchajcie, dwa przejścia. Tu. Albo tu. Pytanie, czy one się łączą. 27 krzesiwa. Wow. No jest jakieś zejście w dół. A chodźcie, zobaczymy jeszcze tam z ciekawości. No bo tutaj ewidentnie jakieś zejście w dół. A tu?
O, no wiecie co? Zaś wajchy. Dobra, notatka. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. No to właśnie, rytuał taki. On tak za bardzo nie wiedział. Mhm. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Wychodzi na to, że ten Aleksander, no to po prostu za wszelką cenę. Nieważne ofiary, nie? Nie działa, coś musi być nie tak z tą maszyną. Dobra. Czyli kolejne zadanie to pewnie maszyna. Dwie dźwignie na poddaszu. O, jesteśmy na poddaszu. Nie działają. Prawdopodobnie jest jakiś problem z maszyną. No to dobra. To idziemy to rozwiązać chyba tam, no po prostu na dół, no bo co? Ten Aleksander, to słuchajcie, powiem wam. Ludzi tutaj poświęcić, byle tylko, nie? Byle tylko rytuał się udał. Że postradał na tyle zmysły, nie wiem. Pytanie też, do czego ta maszyna jest? Co ona takiego uruchamia? Dobra, sprawdźmy na razie tu. Pod schodami nic. Na razie nie będę zapalał, nie? Bo jakoś mi, kurde, powiem wam, że... Nie to, żeby... No, halo. Żeby to było szkoda aż tego krzesiwa, ale wiecie o co chodzi. No jest tutaj strasznie dużo tych latarni. Agrippa, to jest ta chyba ofiara, co? I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? No, raczej nie będziesz bezpieczny, coś czuję. Laboratorium, ale nie mogę tutaj nic, tak? Ani... Czekajcie, bo... No, to chyba on, co? Jak myślicie? Kurde, normalnie sala tortur. Broken wall and mend away. I believe he uses it for torture now.
They practically leak matter, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Ale ty nie wstaniesz, tak? No dobra, słuchajcie, no to musimy w takim bądź razie, żeby pokonać. Czyli Aleksander musi być jakiś taki nie za bardzo dziwny, z takim znakiem. Co to mamy tutaj? Nie można otworzyć tej strony, okej. A tu? Dobra, ni hu hu. Sześć, słuchajcie, kawałeczków. Izolatka. Też sensu, żeby zapalać, nie? Szkoda krzesiwa. Prezbiterium, on mówił o tym. Ale jeszcze chcę zobaczyć górę, nie? O, mięso. No nic, pozbieram z tych cel wszystko, co się da. Nic tu nie ma. To. Jabłuszko. Słuchajcie, no to co? Tu nie było. Idziemy tam zobaczyć. A tu, słuchajcie, ja otwierałem te drzwi. Czemu one zamknięte? Pozamykali nam. No dobra, to co? Idziemy tu? Idziemy, no. Prezbiterium. Prezbiterium i coś tam mówił o nawie, nie? Czy jakieś miejsca, które gdzie musimy znaleźć tą kulę i złożyć ją w jedną całość, bo on, ten Aleksander, też ma kulę i dzięki temu, jak my będziemy mieć i to może się uda coś porobić, tak? Pokonać. Prezbiterium. To prezbiterium, to mi się takie kościelne kojarzy. O, rany boskie. Aha, tu jeszcze taki guguś chodzi. Idę zobaczyć tutaj, słuchajcie, co tutaj jest. Dobra, na razie zamknę. Dobra, jakaś notatka, dawaj. Banishment ritual is taking longer than expected, and we have to do what is needed.
I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. No tutaj o więźniach nie za bardzo fajnie mówi. These monsters are way, as they will serve as the instruments of my salvation. Chyba, że to mówi... Patrzcie, no znika mi to. Chyba, że to mówi... Ale to są chyba nasze. Podniosłeś wiadro ze smołą. Dobra. Bo to nie są pamiętniki Aleksandra przecież, prawda? To są... Wydaje mi się, że nasze. A tu jest jeszcze zejście na dół. Aha, czyli nic tu nie zrobię. Mięso. Wiadro ze smołą. No dobra, to... Halo? To jak nie chcecie, to nie. To na razie tam nie będziemy wchodzić. Oho! O, pewnie dużo też pominąłem, więc... Jestem tego pewny. No ale dobra. Poszedł? Poszedł. No, trzeba przyznać, że w ogóle co to jest? Kurde, to jest gdzieś w tym zamku, ale to jest gdzieś pod ziemią, to na w ogóle sklepienia nie widać, nie? Wygląda jakby jakaś arena, ja pierdziela. Tam też jakieś... przepaście. A to, co to jest? Uuu. Jakieś elektryczności, a to co to? Piodestał ma gładkie... półkoliste wygłębienie u góry. Czyżby tutaj trzeba było tę kulkę dać? Wcale bym się nie zdziwił. No bo tutaj chyba nawet nie ma sensu, nie? Oczywiście, że tak. Dobra. Poczekajcie, nie to chciałem. Magiczna bariera blokuje przejście do prezbiterium. Desktop, a to jest zgłębienie, dobra. Ciężkie drzwi blokują drogę, by wejść do duchownego sanktuarium potrzebna jest kula. I roztrzaskane kawałki leżą rozrzucone w pokoju. Tortur. Dwie dźwignie na poddaszu nie działają. Prawdopodobnie to jakiś problem z maszyną. Dobra, to już tak wiem. Mniej więcej. No to wypadałoby teraz pójść na lewo, tam gdzie ten potworek poszedł. Tylko pytanie... To by była ta sala tortur tam? Wszystko stracone, muszę odkąd uzyskałem kulę znalezioną przez tego, polegałem... No właśnie, i ten Agrippę, to tam chyba właśnie on wisi. Że stałem się bardzo porywczy, czyli teraz to on to pisze właśnie, zachowiony żyć ostrożności. Kula pękła i rozbiła się na 6 kawałków. Wszystko udało mi się jeszcze jej naprawić. Nadal tkwi w niej moc, w innym celu. Dobrze. Czyli trzeba to... poskładać do kupy. Do kupy, kupy. Co to jest? Ciekawe, czy to będzie potrzebne. Posążki, nie posążki. Ale nic tutaj, żeby można było zabrać. No i rytuały. Pytanie, czy na przykład jakbyśmy tutaj, ale tu widzę, że nie można nic, te mięso. Może tutaj to mięso? To po co ta smoła? Nie?
Po co ta smoła z tym mięsem? Cholera. Cholera wie. Cholera, wiecie co? Nie wiem, co mam zrobić. No bo tu... Co to jest w ogóle? A... Może tutaj, słuchajcie, trzeba to nasmarować, co? Dawaj tę smołę. Naprawdę? Bo wiecie, o co chodzi? Fajnie by było właśnie lepka smoła. No nie można użyć tego przedmiotu tutaj. Żebyśmy się mogli tam dostać, wiecie, o co chodzi. Nie ma tutaj nic, co by... Za bardzo też dużego wyboru łażenia też nie mam tutaj, więc też powinienem to jakoś ogarnąć. Dobrze, że tego potworka nie ma, nie będziemy musieli się tutaj za bardzo, na razie pewnie, mijać z nim. Nie mam tu za bardzo, jakby wiecie... Pola manewru, co to jest? Tu jest jakiś ten, ale tu nic. Tutaj podejrzewam, że trzeba dać... No przecież nie mięso, no bez przesady. A. No i? Ale do czego mi to tu? No dobra, ale to tylko na razie daliśmy tą, tylko tą oliwę. Nie mam już jej. Na cholerę to, słuchajcie, te, to mięso. Tak jakby trzeba było to mięso połączyć z czymś. Wypełniliśmy tą misę oliwą. No dobra, niech będzie. Tą smołą prędzej, nie oliwą, tylko smołą. A tutaj są, słuchajcie, jakieś takie dziwne, jakieś... O co tu chodzi? O. Dwa jakieś takie rytualne coś. To są rzeczy, których nic nie użyjemy. To ewidentnie widać, że to... Nic takiego. Tutaj no są takie symbole, owszem. Ale nie ma też, żeby coś tutaj pomacać, coś tu zrobić. Zaraz, słuchajcie, będę kończyć. A tam nie zejdziemy, nie? To jest tylko takie tu zejście. Noż kurde, powiem wam, że... No nic, będę tutaj chyba kminić w następnym odcinku, co? Łazi po mnie jakiś robal. No bo ja już nie mam, słuchajcie, pomysłu. A co, będę się wracać? Nie, to by tam trzeba było.
Chyba, że jeszcze coś pominąłem i powinienem się tu wrócić, ale później. Nawa. To chodźcie do Nawy. Aha, Boże. A tam może później, co? Chociaż i tak już, jeśli chodzi o tą Nawę, to... w następnym odcinku... Tylko co tutaj jeszcze mogło... These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture. And you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well and let one prisoner's pain. No matko, naprawdę? In his cellmate. Aż tak. Would you consider taking me with you? I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann Reim, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help me. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. A, to dobrze. To jeszcze możemy mu coś tutaj przynieść. Dobra, będziemy kminić w następnym odcinku. Jakoś to idzie, pomalutku. Dzięki za dzisiaj i co? Aha. Dobrze, tak zrobię, ale w następnym. Za dzisiaj dziękuję i do następnego. Trzymajcie się, cześć.